W kwietniu mieliśmy najniższy w historii odczyt wskaźnika PMI, czyli indeksu, który pokazuje, jakie są nastroje menadżerów przedsiębiorstw. Ten indeks spadł do poziomu około 35 punktów, gdzie 50 punktów uważa się za barierę między pesymizmem a optymizmem. Ten spadek do 35 punktów to jest nawet niżej niż w poprzednim kryzysie finansowym 2008-2009. Ale nasza gospodarka wysyła sprzeczne komunikaty, dlatego że z jednej strony mamy ten dramatyczny spadek indeksu PMI, ale z drugiej strony w ostatnim tygodniu kwietnia mieliśmy bardzo mało zawieszeń działalności gospodarczych, a więcej wznowień działalności gospodarczych niż zawieszeń. To jest odwrócenie trendu, który był wcześniej, w szczególności w ostatnim tygodniu marca, kiedy była rekordowa liczba zawieszeń działalności gospodarczych. I to być może pokazuje, że te pierwsze programy pomocowe naszego rządu działają. To znaczy, że firmy nie zawieszają działalności gospodarczych, a nawet te działalności gospodarcze w tej chwili wznawiają. Jesteśmy w takim momencie, w którym najważniejsze jest zahibernowanie naszej gospodarki, czyli najważniejsze jest to, żeby zatrzymać bankructwa firm i zatrzymać zwolnienia pracowników. Dlatego, że jeżeli ten kryzys potrwa powiedzmy 2-3 miesiące, czyli będzie zjawiskiem przejściowym i my wyjdziemy z niego z wysokim bezrobociem, wówczas będziemy odbudowywać to zatrudnienie przez kilka następnych lat. Jeżeli natomiast w tym momencie uda nam się ten rynek pracy zahibernować, zatrzymać falę zwolnień, wówczas dużo szybciej wrócimy do normalnego stanu rozwoju naszej gospodarki, normalnego wzrostu gospodarczego.